Widzowie. Witam Was w kolejnym filmie. Mamy piękny dzień. Zagramy sobie na najlepszym świecie. Witam Was w kolejnym filmie. Wyjebali mnie nareszcie z tego Nyrasa. No, nie wiem czemu. Chyba za te filmy. Tak mi się wydaje. Ale dostałem takie dwa tutaj komentarze. A myślę, że nie fake, bo zaraz po tym mnie wyjebali. Albo przed tym, nie wiem. No ale co? Boli ich opinia o ich świecie. Nie będę wam mówił, że to jest fajny świat. Grałem na nim. Widziałem, że jest chujowy, no to mówiłem, że jest chujowy. Prosta piwa przecież. Nie będę was oszukiwał. Jakbyście mieli fajny świat, kurwy jebane, to bym powiedział, że to jest fajny świat po prostu. Tak jak Legion był fajnym światem, ale no niestety wyjechałem wtedy z Polski i nie, zapomniałem o nim, nie grałem. Wyjebali mnie. Inferno był spoko światem, ale też mnie wyjebali za nieaktywność. Orwidia była bardzo fajnym światem, ale spadła na Unię niestety. No a ten Nyras, kurwa, był chujowym światem. Z 200 ubić setów miałem, jak nie więcej, może 500. Nie spadł mi żaden heroik. Była masówka, tak samo jak kiedyś był taki świat na N. Nie pamiętam. Nexus? Też była ta masówka, też był chujowym światem. Może jeszcze z 7 lat temu, jakbym się dostał na priwa i by mnie wyjebali, to bym płakał. No ale teraz mam wyjebane, bo grałem na paru priwach i wiem, że ten raz jest chujowym priwem. No przynajmniej dali mi tą postać na Syberię, będę miał maga na Syberii 114. Tutaj, no w sumie tu mniej osób gra niż na tym Nyrasie jebanym. Więc będzie trochę spokojniej, będzie można sobie normalnie postać na E2. Można sobie jakiś EQ złożyć. A tam same kurwy grały. Dobrze, jakiś moderator jebany mi dał 50M, to sobie przyniosłem na Syberię. Tylko jeden heroik mi został w depozycie, to trochę żałuję, że go nie trzymałem w ekwipunku. Nie mógł go sprzedać teraz, no ale dobra, już trudno. Niech tak będzie. No i co? Tutaj jeszcze wam pokażę. Zbijemy sobie tego kapitana. I tak, lotniemy się tu, jeszcze wam pokażę. Tu jest moja reakcja na zsyłkę na Syberię. Wyjebany mam na was. Będzie rekrutacja na jakiś fajny świat, no to złożę podanie. Wyjebany mam na ten świat wasz. Grajcie sobie dalej na tej masówce, przyjmujcie 150 osób i dalej będziecie chujowym światem. No ale co? Nie przejmujemy się tym. Wróciłem wczoraj na Pandorę. Była ostra walka o Sadolię. No powiem wam widzowie, że nie wiem, czy tutaj jakieś umki się zmieniły, że już mam nieaktualne, bo te umki były robione z 5 lat temu. No ale kurwa, no mag ogólnie to mag jest nie do ubicia. Wczoraj prawie ubiłem jakiegoś maga, ale no, jest dosyć mocny, bo ja mam tutaj 47 koła HP, a on mi wali CBK za ponad 30 od błyskawic, więc no jest dosyć mocny. Zobaczymy, jak tu stoimy z legendami na tej Pandorze. No dobra, tu jest jakiś hełm. Nie wiem w ogóle, co to są za legendy, ale ceny są dosyć duże. To są jakieś legendy. A, i jak jeszcze to oglądacie, to możecie zostawić łapkę w górę i suba. To jest jakaś orzetka. Dobra, nawet się nie znam teraz na tej statystyce, że to tutaj jakieś superdemony. Się przydało pewnie mieć więcej tych legend do zmiany, no bo to EQ to jest stare dosyć już. Czy ja mam tu jakiś podpis? Nie mam żadnego podpisu. No niestety, wszystkie podpisy sprzedałem kiedyś. Pójdziemy sobie na Sadolię. No niestety nie stoi, a jest 8.43 i mamy jeszcze żółtą mapkę.
A co jeszcze do tego Nyrasa? To chuj wam w dupę. Myślicie, że będę się przejmował jakimiś zjebami, co nie mają życia, siedzą 24 godziny na 7 przed komputerem? Wyjebane mam na was, ja mam kochanych widzów. Tutaj. Tu jakiś sobie Elspin, nawet nie wiem, gdzie tutaj są teraz E2 na tej sekcie. Wiem, że na STS-u stoi. Na STS-u stoją jakieś dwie elity, tam nie ma chyba Zufulusa już nawet. No nie wiem. Co to jest? Lochy kultu? Cele spowiedzi konających. To jest chyba tam od przyzywacza. No i myślałem, że fajnie byłoby wrócić na tą Pandory spokojku, może na jakąś łaźnię pójść nawet. O, tu jest jakiś czarny wdowiec, który mu zajebał na łeb. Muszę sobie ten łuk jeszcze zrobić na plus 5. No i ogólnie to by się przydało poulepszać te legendy, bo jest taka okazja, no to salę rozdzierania tam chyba Bergemona stała kiedyś. A to co? A to chuj wstał. Nic nie stoi, tu się damy krespi. Kiedyś Bergemona tu stała, ale jakoś chyba nie widać, żeby tu stała. Silver Crest, nie kojarzę go. Byłem wczoraj na seta, parę osób mnie skojarzyło, ale ej, w sumie nie kojarzę. Nie wiem, czy to nie jest jakiś bot. To normalny biega na sekcie 227 i bije. Można sobie wbić na maddoki i tam poubijać potworki, tam więcej lota. Z tego co mi się... O, tutaj jest. Aj chuj. Więzienie demonów. No nie wiem, gdzie są te elity. Idziemy na te level trochę. A jest coś do ubicia. Ochydziarz będzie zaraz. Można się na ochydziarza przylogować. Jeszcze bo nie patrzyłem, czy na Marlot stoję. Wydaje mi się, że nie stoję. No to też trochę osób na tej Unii gra. Niestety. No ale teraz o tej godzinie nie ma jeszcze tragedii jakiejś. Zobaczę, ile mamy filmu. 7 minut filmu. Więc no co, ja teraz filmy nagrywał będę na zapas, a Marlot BM. Będę nagrywał filmy na zapas, czyli nie będę wam na bieżąco mówił, co się dzieje w tych filmach, tylko będzie troszkę przedawnionych informacji. No ale na te wasze komentarze, co będziecie pisać, to będę się starał odpowiadać, jak już wrócę i będę nagrywał nowe filmy. Nie wiem, ile tych filmów w tygodniu będę rzucał. Nie wiem, ile nagram na zapas. Ten na pewno wrzucę dzisiaj, czyli to jest poniedziałek i przydałoby się nagrać jeszcze jeden na środę i jeden na piątek, bo nie wiem, kiedy będę mógł coś nowego nagrać, więc no co. Myślę, że maksymalnie do niedzieli się usłyszymy już z nowymi filmami. I czy to już kończymy? No nie wiem w sumie, czy to już kończymy. Przeloguję się jeszcze. Że tu, a tu pewnie na tej Pandorze biją tego seta, to nie będę nawet się tam logował. Na te level pójdziemy. Na te levelu planuję wbić sobie na sektę poziom, ale nie wiem, kiedy to mi się uda. No bo o, tutaj czy to się sprzedało? Jakieś unikaty, czy niezbyt, czy po prostu wróciły? O, sprzedało się fajnie. Trochę złota zawsze wpadnie. Ciekawy jestem, ile bym miał złota, jakbym sobie wymienił pieniądze z Telavela na Pandory. Jaki tam jest teraz przelicznik? Ale nie wiem za bardzo, czy mi się to opłaca i zobaczę ogólnie. Aha, bo tu kiedyś był, rozumiecie. Tu kiedyś był depozyt. A nie wiem, czy jest teraz tutaj depozyt. No nie wiem, pójdziemy sobie do Itan. Zobaczymy, ile jest pieniędzy w depozycie. No bo są już tutaj jakieś jest dosyć spoko. Tylko by brakowało no pewnie pierścienia jakiegoś. I no i tyle. Jest. Płacimy 90
Nawet 260 m sobie wpłacimy, że nie nosi co dużo przy sobie. No i jest już, pewnie bym z dwie legendy za to kupił. Pewnie bym dwie legendy za to kupił. Tu są te kamyki na Macho, co kiedyś kupiłem, bo miałem ambitne plany, żeby wbijać tutaj 300. No nie wiem, czy kiedykolwiek mi się uda wbić tą 300, bo mi się nie chce po prostu tyle czasu spędzać przy expieniu. To są jakieś błoga jeszcze. To za dużo nie da, a to co daje? Intelekt. No to zawsze spoko by było. Certyfikat. O. To jakieś ulepszenie. Tu kiedyś były te łuczki, one dużo dawały dosyć. A nie wiem, czy nawet nie mam. Czy one nie były na wyższy level? Dystansowe. Czy ja ich nie miałem na wyższy level? Oj, chyba nie miałem. Chyba nie były jednak na wyższy level. Okej, okay. To są takie same? Takie same dwa. I zdublowały się. Jeszcze pomyślę, że jakbym się zatrzymał na jakimś poziomie, to bym sobie poulepszał tymi heroikami, co mam w depozycie, których już pewnie nie będę nosił, bo nie wiem, czy będę drugi raz taki zdesperowany, żeby wbijać. Myślałem, że 105 tanca sobie wbić. No i kupić tam jakieś legendy, tam na 105 to widziałem, że nie są drogie te legendy, albo ewentualnie maga mógłbym sobie wbić, chociaż zawsze chciałem mieć tanca. No ale mag też kiedyś w tym eku heroicznym z kochanki był dosyć niezły. A jak oglądasz w tym momencie film, to możesz napisać komentarz, że jesteś w tym momencie i no, będzie mi bardzo miło. A tym chujom z Nyrasa chuj w dupę. Oczywiście, no i jebać ten świat, będzie jakaś rekrutacja, bo na razie nie ma, przynajmniej wczoraj nie było, jak patrzyłem, to będziemy się starać, żeby się dostać na ten świat. Jak będzie fajny, to powiem, że fajny, jak będzie chujowy, to będę dalej mówił, że chujowy, niech mnie wyrzucą. Mam wyjebane w to. No i w sumie chyba będziemy kończyć ten film. Dziękuję Wam za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, no i cześć.